Zaczęłam chodzić na lekcje łucznicze w 6-7 lat temu. Zadzwoniłam, umówiłam się na trening, na pierwszą lekcję i wtedy otrzymałam pierwszy łuk do ręki. Był to łuk sportowy, tak zwany olimpijski, czyli z pełnym oprzyrządowaniem, z celownikiem, ale doskonały do stawiania na nim pierwszych kroków, do nauczania się strzelania. Ponieważ świetnie się na nim wypracowuje technikę, a technika jest bardzo ważna, o której ciągle przypomina nam nasz trener Paweł Zasuń, niezastąpiony trener łucznictwa. Powtarza ciągle jak mantrę technika, 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 która jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej istotna niż ten sokoli wzrok. Jest stara jak świat, tak naprawdę sięga początków naszej cywilizacji. Znane są ludy, które potrafiły korzystać, używać łuku, zanim poznały ogień. Do dziś łuk na tyle ewoluował, że mamy ich bardzo wiele rodzajów. Począwszy od łuków prymitywnych, historycznych, tureckich, angielskich, tak zwanych longbowów, wykonanych z jednolitego kawałka drewna i cięciwy, przez łuki sportowe, tradycyjne, klasyki, po te bardziej zaawansowane technicznie, ale za to bardzo precyzyjne łuki bloczkowe. Miałam okazję brać wiele razy udział w zawodach towarzyskich, organizowanych najczęściej na Śląsku, na których udawało mi się zdobywać mniejsze lub większe sukcesy, jednak ten najbardziej istotny dla mnie sukces to brązowy medal na Mistrzostwach Polski PBHC w zawodach 3D. Zawody 3D oznaczają zawody terenowe. Najczęściej są organizowane w lasach, w parkach, w pięknych okolicznościach przyrody i polegają one na tym, że w grupach 5-6-osobowych, w zespołach z kapitanem chodzi się po ścieżce o dystansie tam kilku kilometrów i strzela się do strzału chwytów bliżej nieokreślonych, czyli trzeba sobie ten dystans samemu oszacować. Strzałochwyty mają również pola, strefy, oczywiście odpowiednio punktowane. Stowarzyszenie Centrum V7 dysponuje w pełni wyposażonym studiem fotograficznym i w związku z tym stworzyliśmy fotokolektyw, czyli grupę miłośników fotografii. Spotykamy się, uczymy się od siebie, nawzajem się inspirujemy i wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego projektu razem z nami. Cześć, dzisiaj widzimy się jak co tydzień z Mateuszem, między innymi w takim spotkaniu kolektywu, nie w studiu tym razem, ale przy stoliku, gdzie omawiamy nasze inspiracje i plany na kolejne sesje. Muszę powiedzieć, że fotografia odgrywa w naszym życiu niezwykłą rolę i jest niezwykle ważna.
Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się ponad 10 lat temu, kiedy zaczęłam fotografię dzieł sztuki. Później pojawiło się zainteresowanie fotografią uliczną, street photo. Kiedy przeprowadziłam się do Nowej Huty, wtedy spacerowałam często ulicami, poznając nową dzielnicę. Wtedy zrealizowałam cykl Nowa Huta w szczególe. Ja natomiast jestem rdzennym nowohucianinem od ponad 33 lat. Wracając do tego, co jest jakby głównym elementem mojego życia, czyli fotografia. Zajmuję się nią od ponad 6 lat. Głównym elementem mojej twórczości jest fotografia krajobrazu oraz od dłuższego czasu zacząłem się zajmować też portretem, a teraz jakby takim jednym ze stałych elementów jest dla mnie fotokolektyw B7, który razem realizuję z Agnieszką oraz jeszcze pozostałymi osobami, które są członkami tego stowarzyszenia, więc w niedalekiej przyszłości będziemy też planowali tutaj stworzyć różnego rodzaju warsztaty, spotkania autorskie oraz wernisaż, który jest moim jakby też takim spełnieniem marzeń jako artysty.